Poranna rozmowa Radia Opole. W porannej rozmowie wita Państwa Aneta Skomorowska-Kobza i mamy też połączenie z wiceministrem obrony narodowej, posłem ziemi opolskiej Marcinem Ociepą. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Dodam jeszcze, że także liderem Stowarzyszenia Odnowa, ale najpierw o tych sprawach związanych z bezpieczeństwem i z obroną narodową. Jesteśmy po dwudniowym posiedzeniu Sejmu. Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikacji protokołu do Traktu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii, czyli wyraził Sejm zgodę na to, żeby Polska ratyfikowała rozszerzenie NATO, ale to jeszcze nie koniec tej ścieżki, prawda, panie ministrze? Tak jest, dlatego że po pierwsze wszystkie parlamenty krajów członkowskich NATO muszą wyrazić zgodę na tę ratyfikację, a także u nas Senat, w związku z tym wielki apel do polskiego Senatu, żeby bezzwłocznie, najlepiej na nadzwyczajnym posiedzeniu, dokonał zatwierdzenia tego projektu ustawy, dlatego że sprawa akcesji Szwecji i Finlandii do NATO ma zupełnie kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i powinniśmy jako kraj być jednym z pierwszych, którzy takiej ratyfikacji dokonują. No ale to, że dokonamy ratyfikacji jako pierwsi, to nie znaczy, że to NATO szybciej się powiększy, już tak dosłownie mówiąc, bo inne kraje też muszą na to zgodę wyrazić, prawda? Ratyfikować. No tak, ale to wywołuje pewną presję na także parlamenty pozostałych krajów członkowskich, dlatego że wówczas rządy tych krajów mogą pokazywać Polskę i inne kraje, które dokonały już ratyfikacji, jako te, które mają ten proces za sobą, i mobilizować po prostu swoich własnych parlamentarzystów, żeby jak najszybciej ten proces wykańczali, no żeby na samym końcu, no właśnie, nie pozostać w ogonie państw NATO, które dokonują tej ratyfikacji. W związku z tym to ma znaczenie, a poza tym ma znaczenie symboliczne. Proszę pamiętać, że to, który kraj pierwszy, drugi, trzeci uzna czyjąś niepodległość, na przykład odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale także że Polska była jednym z krajów, które pierwsze uznały niepodległość Ukrainy. To wszystko jest pamiętane i później Finlandii i Szwecji będą pamiętać, że Polska była jednym z tych krajów, które pierwsze dokonały tej ratyfikacji. I to będzie wzmacniać tych polityków w tych krajach, którzy mają pronatowskie poglądy, prozachodnie poglądy, i będzie marginalizować prorosyjskich polityków. Dlatego jest bardzo ważne, żeby to jednak zostało jak najszybciej przeprowadzone. A myśli pan, że tutaj będą jakieś takie ruchy, żeby to opóźnić w którymś z krajów albo w Senacie, bo też pan zaapelował do Senatu, żeby jak najszybciej zajęli się tą sprawą, bo chyba wszystkim na tym zależy w tej sytuacji, którą mamy. Mamy 135. dzień wojny przecież. Wierzę, że w polskim Senacie nie będzie problemów, że ta logika walki partyjnej tutaj zejdzie na dalszy plan. Natomiast to wiele zależy od opozycji. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kraje, no to nie wygląda tak różowo. To znaczy są siły, które mają zupełnie inną percepcję rzeczywistości. Z jednej strony jest ona uzasadniona merytorycznie, oczywiście z ich perspektywy, no bo kraje, na przykład basenu Morza Śródziemnego, no nie chcą przesuwać środka ciężkości NATO na wschód czy na północ. Wolą, żeby NATO w większym stopniu skupiało się na basenie Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie. A z drugiej strony są też politycy, którzy po prostu mają, prorosyjskie poglądy lub prezentują prorosyjską postawę, i tutaj to też rozgraniczy, bo częściowo to jest agentura rosyjska, agentura polityczna, a częściowo po prostu to wynika z jakichś tam przekonań, które sprawiają, że w tych parlamentach będą debaty. I myślę, że im dalej na zachód i im dalej na południe, te debaty będą bardziej intensywne, ale skoro rządy się zgodziły na szczycie NATO zaprosić NATO i Szwecję i Finlandię do NATO, to wierzę, że te rządy mają także większości parlamentarne, które pozwolą przeprowadzić tę ratyfikację, ale nie bez dyskusji. A ze strony Turcji może być jeszcze jakieś opóźnienie tego rozszerzenia NATO? Wydaje mi się, że nie, że tutaj kluczowy był jednak ośrodek prezydencki, prezydenta Erdogana. Jeżeli on się zgodził, a on kontroluje
własny parlament, to nie powinno być tutaj przeszkód, bo opozycja wobec Erdogana jest opozycją prozachodnią. W związku z tym raczej to jedyną przeszkodą był sam prezydent Erdogan. Jeżeli on ustąpił, no to wierzę, że nie będzie problemu w parlamencie tureckim. Rozszerzenie NATO, jak wzmocni Pakt Północnoatlantycki, jeżeli chodzi na przykład o wzmocnienie militarne i polityczne także? No zawsze większe, silniejsze NATO, to NATO bezpieczniejsze i bardziej skuteczne. Także w odstraszaniu, co ma kluczowe znaczenie, a w przypadku kryzysu w obronie. Natomiast dla Polski to ma znaczenie zupełnie krytyczne. To znaczy rozciągnięcie granicy NATO z Rosją na wschodzie, bo tu mówimy o północno-wschodniej flance, znakomicie rozciąga siły rosyjskie, odciąga ich uwagę. No, Rosja musi już tam jednak kalkulować, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu z NATO, to także Szwecja czy Finlandia będą jego stroną. Jednym słowem, NATO od Finlandii na północy, po Turcję na południe, no, tworzy taką bardzo silną, bardzo rozciągniętą flankę. No, sama granica fińsko-rosyjska to jest bodajże 1500 kilometrów, to jest bardzo dużo. I to ma kluczowe znaczenie, szczególnie, że bardzo mocno Białoruś się zbliżyła do Rosji. Wojska rosyjskie są na terytorium Białorusi, więc w tym sensie Rosja się przybliżyła, rosyjska armia się przybliżyła do granic Polski. No a teraz będzie musiała się oglądać nie tylko na południe, ale i na daleką północ. No, ale też Zachód przygląda się sytuacji w okolicach przesmyku suwalskiego. To jest, jak pisano niedawno, najniebezpieczniejsze miejsce w Europie teraz. Tak, i w tym sensie będzie ono trochę bezpieczniejsze po akcesji Finlandii i Szwecji, bo przesmyk suwalski jest o tyle krytyczny, że to jest jedyna droga lądowa, którą można dostarczyć pomoc przede wszystkim wojskową krajom bałtyckim przez terytorium Polski. Natomiast no, jeżeli przystąpi Finlandia, no to i w ogóle Bałtyk stanie się, no nie jak większość tutaj komentatorów mówi, nieprecyzyjnie morzem wewnętrznym NATO, bo to nie jest precyzyjne określenie, ale na pewno morzem zdominowanym przez NATO, no to ta pomoc może docierać także innymi drogami, być lepiej zabezpieczona. Więc z całą pewnością to podnosi w ogóle generalnie bezpieczeństwo Polski, ale także przesmyku suwalskiego, no bo przesmyk suwalski to jest północno-wschodnia część naszego kraju. No a jeżeli wzmacniamy północno-wschodnią flankę całego NATO, no to tutaj ten związek jest oczywisty. Przejdźmy teraz do spraw wewnętrznych naszych. Rada Ministrów przyjęła stanowisko, które wskazuje, że politycy rządu mają w swoich wystąpieniach publicznych wspierać politykę gabinetu. No to jest dosyć zaskakujące. Znaczy, nie jest zaskakującym, że członkowie rządu mają wspierać politykę rządu, ale dosyć zaskakujące jest, że trzeba to oficjalnie przyjmować. Jak pan to ocenia? Trudno mi to komentować, bo rzeczywiście jest tak, że dla mnie to jest dość oczywiste. Natomiast jest też faktem, że ministrowie, członkowie Rady Ministrów, no każdy ma jakąś pozycję polityczną, każdy ma też swoje priorytety, także programowe. Na pewne rzeczy się zgadzamy, na inne się nie zgadzamy, musi dojść do rozmów, do kompromisów. No jest to ucieranie stanowisk, no jednak w Polsce panuje system parlamentarno-gabinetowy, więc ten gabinet, czyli Rada Ministrów, ma tutaj znaczenie w sprawowaniu władzy. Tam też się muszą ucierać te stanowiska. Jak rozumiem, intencją tej uchwały jest to, żeby no tak powiedział, wzmocnić u ministrów przekonanie, że czymś innym jest ucieranie stanowisk na forum Rady Miasta, Rady Ministrów. To jeszcze odzywa się samorząd. Moje doświadczenie samorządowe przewodniczącego Rady Miasta, więc Rady Ministrów. Natomiast już po decyzji Rady Ministrów, no ten głos musi być jednolity. No i to jest oczywiście zupełnie zrozumiałe, no bo na samym końcu no, musi tutaj decydować demokracja, musi decydować większość.
no taki mamy ustrój, że na samym końcu może przystępujemy do głosowania, no ale już później te wyniki głosowania musimy uznawać. No ale nawet mówiąc wprost, to zostało nazwane jako pogrożenie palcem, czy jako wskazanie palcem Solidarnej Polski. No to ciężko mi to komentować, odnosić się do... Ja rozumiem, że w ostatnim czasie jest więcej takich napięć pomiędzy Solidarną Polską a pozostałymi częściami Zjednoczonej Prawicy, ale nie wyobrzymiałbym tego. No, to jest tak, że jakby sama uchwała Rady Ministrów przecież nie zniweluje tych napięć. Mhm. Raczej powinniśmy przepracowywać te napięcia po to, żeby na samym końcu te rozwiązania, które przyjmujemy, były jak najlepsze dla Polski. I myślę, że w takim, bym powiedział, konsensualnym trybie jesteśmy w stanie jednak najlepsze rozwiązania wypracowywać. I to jest też no ta przewaga demokracji, ten atut demokracji, że ona stępia skrajności i na samym końcu no, liczy się jakaś większość, która dane rozwiązania przegłosowuje. Panie ministrze, jest pan liderem Stowarzyszenia Odnowa, stowarzyszenia, którego członkowie są także w rządzie. Czy stowarzyszenie przekształci się w partię polityczną? Chyba nie ma takiej potrzeby na razie. Stowarzyszenie Odnowa jest przede wszystkim ruchem społecznym. I wydaje się, że nie ma potrzeby tutaj wprowadzenia na rynek polityczny w Polsce kolejnej partii politycznej. My stawiamy sobie, powiedział, takie cele bardziej właśnie prospołeczne. Chcemy, żeby gromadziły się wokół nas jak najwięcej społeczników, samorządowców, przedsiębiorców. No ludzi, którzy są liderami społeczności lokalnych i oni nie zawsze chcą być członkami partii politycznej. No takie jest już takie dziedzictwo, być może po PRL-u, że jednak procent społeczeństwa, który należy do jakiejkolwiek partii politycznej, w ogóle do jakiejkolwiek partii, jest bardzo niski w porównaniu do innych krajów. No, partie na Zachodzie, nawet w Niemczech, nie szukając daleko, są bardzo liczne, są masowe, w Polsce nie. No ja o to dopytuję, dlatego że w momencie, kiedy powstawało Stowarzyszenie Odnowa, mówiło się o tym, że być może przekształci się w partię polityczną. No tak. No, rozumiem, plany się wykrystalizowały. Ja bym nie zamykał tej drogi, natomiast no, nie uważam tego za ani konieczne, ani potrzebne. Na dzisiaj jest istotne, żeby gromadzić wokół siebie jak najwięcej ludzi i żeby odsuwać tę uwagę od różnych tam gier partyjnych, tylko raczej zwracać uwagę, że wszyscy mamy służyć. I ci w partiach, i ci poza partiami, i w organizacjach pozarządowych, i w rządzie. Wszyscy mamy służyć dobru wspólnemu. Czy każdy musi należeć do partii politycznej? Nie każdy to sobie samemu rozstrzyga. Wydaje się, że taka forma organizacji, taką jak stowarzyszenie, jest właściwa. Co więcej, jest ona zgodna, bym powiedział, z moim takim osobistym doświadczeniem, bo ja się sam wywodzę z trzeciego sektora, z organizacji pozarządowych, ze stowarzyszeń i dobrze się czuję w takiej formule, nie potrzebuję partii politycznej do tego, żeby skutecznie zabiegać o interesy naszego regionu, a to jest dla mnie najważniejsze, żeby jako poseł skutecznie zabiegać o interesy Opolszczyzny. I do tego partia nie jest potrzebna. Potrzebna jest silna osobowość, potrzebna jest skuteczność, potrzebny jest zespół ludzi i wydaje się, że udaje nam się osiągać całkiem wiele. Mówił Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej, wiceminister obrony narodowej i lider Stowarzyszenia Odnowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poranna rozmowa Radia Opole.